Zestaw pytań numer 3. Tutaj już zaczęły się lekkie schody, przynajmniej przy kilku pytaniach. Od numeru 21 zaczynamy, czyli od początku oczywiście. W jakiej reprezentacji po raz pierwszy w historii finałów Mistrzostw Świata wykorzystano wszystkich trzech bramkarzy? Podaj rok, w którym odbywał się turniej, nazwiska bramkarzy oraz kraj, który reprezentowali. Rok 1978. Bramkarze to Baratelli, Dropsy i Bertrand Demanez. I reprezentowali Francję. Coś mi tutaj nie wskoczyło. Zestaw pytań numer 322. Wymień członków sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w 1938 roku. Kapitan związkowy i dwaj trenerzy. Prawidłowa odpowiedź brzmi Józef Kałuża, który był kapitanem związkowym, a trenerami byli Marian Spojda i Tadeusz Foryś. Numer 23. Kto był najstarszym strzelcem gola podczas finałów Mistrzostw Świata w Meksyku 1986 rok? Reprezentujący ZSRR Oleg Błochin. 24. Podaj nazwisko piłkarza, który sześciokrotnie triumfował w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych, zwanym też Pucharem Mistrzów lub Pucharem Europy. Był tylko jeden, jedyny taki zawodnik w historii futbolu i był to Francisco Pacogento, czy Hento. Nie wiem, specjaliści od hiszpańskiego języka się wypowiedzą, w każdym razie wiadomo, o co chodzi. Numer 25. 13 kwietnia 1977 roku Adam Nawałka debiutował w reprezentacji i strzelił gola. Przegrany towarzyski mecz z Węgrami 1-2. Podaj, kto tego dnia również zaliczył debiut w kadrze, a jacy piłkarze zagrali wtedy po raz ostatni. A więc oprócz Adama Nawałki debiutował Marek Dziuba, a kończyli swoją przygodę z kadrą Jerzy Wyrobek i Tadeusz Nowak. 26. Jak nazywał się pierwszy trener w historii finałów Mistrzostw Świata, który został usunięty, odesłany na trybuny i ukarany zakazem zajmowania miejsca na ławce rezerwowych w następnej grze? Tu prawidłowa odpowiedź brzmi Cayetano Re, który był trenerem Paragwaju w roku 86. Dostałem strasznie ciekawą odpowiedź od jednego z uczestników. Muszę tylko zaraz znaleźć, gdzie to było, a propos tego pytania. A mianowicie jeden z uczestników, gdzie to jest tutaj? To jest jeden z uczestników podał, że był to Erich Deusser. No ale to nie jest prawda, ponieważ Erich Deusser był rzeczywiście usunięty z boiska. Był to Niemiec w roku bodajże 1970, ale był on masażystą reprezentacji Niemiec, także na pewno nie trenerem i nie jest to prawidłowa odpowiedź. Mówię o Erichu Deusserze. Prawidłowa odpowiedź mi Cayetano Re. Znowu, czy chcesz zmienić schemat kolorów? Nie chcę, Jezu Chryste. Dobra, więc Cayetano Re to była odpowiedź na pytanie 26. 27. Kto w oficjalnych meczach reprezentacji Polski jako pierwszy strzelił bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego? Podaj datę, miejsce przeciwnika oraz wynik spotkania. A tutaj wiele osób miało z tym wielki problem i wiele osób niestety, ale podało błędną odpowiedź. Kazimierz Dejna, to jest oczywiście błędna odpowiedź. Kazimierz Dejna nie był pierwszym strzelcem gola z rzutu rożnego. Pierwszym strzelcem gola bezpośrednio z rzutu rożnego był Kazimierz Kmiecik, a wydarzyło się to 24 marca 1976 roku w Chorzowie, gdy przegraliśmy z Argentyną 1-2 w towarzyskiej próbie. No mecz też sławny z tego powodu, że debiutował wtedy m.in. Zbigniew Boniek, bo z tego co nie mam całą książkę, ale z tego co pamiętam, to jeszcze Paweł Janas debiutował wtedy. Bodajże Stanisław Burzyński, jeszcze ktoś. W każdym bądź razie. No nie, no zwariuję. W każdym bądź razie pierwszą bramkę z rzutu rożnego bezpośrednio strzelił Kazimierz Kmiecik. To jest prawidłowa odpowiedź. 28. Podaj personalia bramkarza, który trzykrotnie był w kadrze swojego kraju zgłoszonej na Mistrzostwa Świata, lecz ani razu nie pojawił się na boisku.
To oczywiście poruszałem też w poprzednim manifestie. Takich bramkarzy było dwóch, czyli chodzi o Hiszpana Urrutikoetxea, zwanego Urrutim, a także drugim takim bramkarzem był Nigeryjczyk Ejide. Całą sprawę wyjaśniłem w poprzednim manifestie, także nie będę już do tego wracał. Kto podał Urrutikoetxea, to jest dobra odpowiedź. Kto podał Ejide, to też jest dobra odpowiedź. Kto podał dwóch, to już była bardzo dobra odpowiedź. W każdym razie uznaję każdą konfigurację odpowiedzi. Ok. Numer 29. Za selekcjonerskiej kadencji Jacka Gmocha reprezentacja Polski tylko raz rozpoczęła i zakończyła mecz bez zmian w składzie. Podaj datę, miejsce przeciwnika oraz wynik meczu. Taka sytuacja miała miejsce tylko raz w selekcjonerskiej kadencji Jacka Gmocha. 6 września 1978 roku w Reykjaviku wygraliśmy z Islandią 2-0 i to był w ogóle ostatni mecz Jacka Gmocha jako selekcjonera reprezentacji Polski. Ok, numer 30. Kto strzelił najszybszego hat-tricka w historii finałów Mistrzostw Świata? Precyzując pytanie, który piłkarz potrzebował najmniej minut, by uzyskać 3 gole? Jedyna dobra odpowiedź to Laszlo Kisz. To był Węgier, który w meczu z Salwadorem w roku 82 potrzebował na to zaledwie 7 minut. Nieprawidłową odpowiedzią jest Erik Probst. Jest to absolutnie nieprawidłowa odpowiedź, ponieważ pytanie jest precyzyjne. Który piłkarz potrzebował najmniej minut, by uzyskać 3 gole? A więc Węgier Laszlo Kiss. Dobrze, mamy za sobą zestaw pytań numer 3 i za chwileczkę przechodzimy do zestawu numer 4. Bądźcie ze mną.